Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w grze Okupi Mars The Game. Kochani, w sumie ten klimat jest nam bardzo, ale to bardzo znajomy, bo jakby nie patrzeć, w Planet Crafterze spędziliśmy bardzo dużo czasu. Bardzo dużo to jest nawet mało powiedziane, bo jakby nie patrzeć, tam chyba wyszło ze 30 ileś odcinków? Kurczę, już nie pamiętam. To było tak dawno temu, że już naprawdę nie pamiętam. Ale ogólnie do Planet Craftera na pewno też wrócimy. Ale dzisiaj chciałem wam właśnie przedstawić Okupi Mars, gdzie w sumie w troszeczkę bardziej rzeczywisty sposób będziemy próbowali terraformować właśnie Marsa. I tak, ogólnie postać już sobie zrobiłem, bo mamy tutaj możliwość stworzenia własnej postaci. To prawda nie wygląda ona jakoś doskonale, no ale tutaj też nie ma za bardzo dużych możliwości wyboru. Ale jak na razie myślę, że jest spoko. I jeżeli chodzi o tą grę, jest oczywiście zrobiona ta gra w Unity, jak większość tych gier. Jakieś są serie wideo i tak dalej, ale to się może zajmiemy tym na samym końcu. Okej, nie będę przedłużał, po prostu może zacznijmy. Jest tryb wieloosobowy, kooperacja online, nawet nie wiedziałem o tym. Zacznijmy oczywiście kampanię. Nie testowałem jeszcze samouczka ani tych rzeczy, więc pewnie to będzie dla mnie wielkie zaskoczenie. Dlaczego poziom mojego zdrowienia jest wykrywany przez kombinezon jako 100%? Mimo że spałem, nie jestem głodny, nie chce mi się pić i mam odpowiedni poziom tlenu. Nic mi nie zagraża, nie jestem na przykład rażony prądem. Kluczowym aspektem dla zdrowia jest dobre wysypianie się. Jeśli śpisz wyłącznie na krześle, nie osiągniesz pełnej regeneracji. Potrzebujesz tego snu na łóżku, które możesz znaleźć na przykład w kapsule mieszkalnej lub wybudować w warsztacie. Systemy podtrzymywania życia aktywne. Start. Pyramid Games przedstawia. Mars. For centuries, the planet remained a mystery. After hundreds of years and multiple colonization attempts, this small manned mission might finally achieve the impossible, making the Red Planet a place for us to live. Making humanity a multi-planet species. And opening another chapter in the history of civilization. Baza Alpha, Wallace Marines. Marineris. Wow. Powiem wam tak, wziąłem detale ultra, ale nie wiem czy nie oszukam, bo jeżeli chodzi o optymalizację tej gry, może być ciężko. Troszeczkę się boję. Troszeczkę się boję. Myślę, że nie odpalałem jej jeszcze. Chyba wylądowaliśmy. Okej. Informacja. Witaj, jestem XAE i jestem AI Skafandra A12. Kalibracja w toku. Potwierdź widoczność parametrów na wyświetlaczu hełmu. Temperatura, poziom ciśnienia, godzina i dzień tygodnia. Kombinezon nie jest przystosowany do temperatur nocnych. Dostępne punkty rozwoju technologicznego są wyświetlane tutaj. Rzeczy i narzędzia przypisane do twojego ekwipunku podręcznego. Brak założonego hełmu podczas eksploracji Marsa i przebywanie w pomieszczeniach pozbawionych tlenu stanowi śmiertelne zagrożenie. Stan zdrowia.
Niski poziom oznacza zarejestrowane, że zarejestrowano obrażenia. Wytrzymałość pokazuje, jak długo możesz biegać i skakać. Odnawia się po odpoczynku. Ikona stanu głodu wskazuje na potrzebę uzupełnienia składników odżywczych. Ikona stanu pragnienia. Pamiętaj, aby się nawadniać. Niepokojące sytuacje o stanie zdrowia będą zamieszczane w tym miejscu. Zmiany statusu posiadają efekt dźwiękowy. Zdarzenia pogodowe wykryte w pobliżu. Prosimy zwracać na nie uwagę i stosować się do procedur bezpieczeństwa i higieny pracy. Gotowe informacje o obecnym zadaniu. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w tablicie w zakładce wiadomości. Przydatne informacje dotyczące stanu zapisu gry, otrzymywanych przedmiotów, prognozy pogody i wiele innych. Poziom naładowania skafandra. Podczas budowania warto zwracać uwagę, czy nie zabraknie czegoś w trakcie budowy. W tym miejscu mogą pojawić się przydatne wskazówki. Taki znak pomaga odnaleźć się na Marsie. Wskazuje miejsce istotne dla prowadzenia misji. Ponieważ ERA dba o bezpieczeństwo swoich pracowników, kwartalne powtórki wirtualnego szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich. Twoje bezpieczeństwo to nasz priorytet. Porusz myszką, aby się rozejrzeć. Naciśnij E, LPM na ekranie znajdujący się przed tobą. Wow, wow, wow. Czekajcie. Jakie dziwne. Ukończ szkolenie, poruszanie się. O Jezu, do VR-a nas wprowadzają. Welcome to the ERA simulation training. Here you will learn how to navigate on Mars. Dobra. Ale to jest dziwne. O Jezuniu. Ale to jest dzikie. Use a flashlight. Dobra, możemy użyć latarki. Włączona latarka szybciej zużywa baterię w stroju. Naciśnij lewy shift, aby biec. Chcę, aby kucać. Idź do końca korytarza, naciśnij spację, aby skoczyć. O Jezu, jakie to jest dzikie. Idź do punktu śledzenia. Naciśnij tab, aby otworzyć tablet. Wersja tabletu zaprezentowana podczas szkolenia jest uniwersalna. Funkcje wirtualne pokrywają się z tymi, których możesz używać podczas pracy. Ekwipunek. W ekwipunku znajdziesz wszystko, co zbierzesz. Posiadano dodatkowe pole przeznaczone na skróty klawiszowe. Umieszczone tam rzeczy możesz używać przy pomocy klawiszy 1-6. Wiadomości. W tej zakładce znajdziesz wiadomości, które przesłano na tablet. Warto tu zajrzeć, aby poznać dodatkowe informacje. Po otrzymaniu wiadomości przytrzymanie klawisza TAB przeniesie się do tej zakładki. Wraz z postępami twojej misji marsjańskiej zdobędziesz punkty, które wykorzystasz do odblokowania nowych funkcji. Wydasz je tutaj. W zakładce konstrukcji umieszczone są budynki. Część z nich jest dla ciebie zbyt skomplikowana lub nie masz do nich dostępu. Wiedza. Zbiór całej wiedzy o Marsie, zaczynając od opisania budynków na opisach krajobrazu, kończąc. Roboty. Zakładka ta umożliwia zarządzanie robotami. Nie jest możliwe zarządzanie robotami należącymi do innych. Radar. Znajdziesz tu przydatne funkcje, które pomogą ci odnaleźć się na Marsie. Na samym dole jest radar. Ustawisz w nim punkt śledzenia oraz sprawdzisz stan budynku. Naciśnij tab lub Escape, aby wyłączyć tablet. Naciśnij V, aby zmienić kamerę. Jaki inny grabisz? Ojej! ERA dziękuję za udział w szkoleniu. Kieruj się na stronę panelu, naciśnij na nim E, LPM, aby opuścić szkolenie. Ale dziwnie. Mega dziwnie się tu porusza. Teraz 8.17. Nadal muszę?
mogę już iść? Chyba nie. Muszę po kolei robić te samouczki. To już mogli zrobić jedną jakąś mapę do tego. Zapraszamy na szkolenie Simulation Era. Oczy się tutaj posługiwać narzędziami budowlanymi. Kieruj się w stronę celu. Człowiek trochę przyzwyczaja, ale nadal to jest takie dziwne. Takie wszystko jest ostre. Ulepszona piła 2. Podejdź do złomu i przytrzymaj E. Wow. Paczka wkrętów i przezypłytka. Wejdź do obszaru. I co, mogę robić masakrę piłą mechaniczną, tak? I to się chyba nie powinno tak kręcić na stopniu, uważacie? Chyba nie uważają. Jezu, pogubiłem się. Teraz mamy palniczek. Takiego to ja użyję. Wow. Ej, lewym się nie da, a E można tak walić. Otwórz tablet, naciskając przycisk tab i wybierz zakładkę konstrukcji. Wybierz śluzy i rampa. No to mamy rampę. Wow. Użyj palnika, aby skończyć proces. Podejdź do obrysu budynku i przytrzymaj E. Ciekawe. Znaczy palnikiem to ja raczej bym coś przecinał, a nie używał piły, no ale może jestem w błędzie. Podejdź do butelki, leci na niej E. Jezu, jaka to jest kamera dziwna. Ja robię to mikro normalnie ruchy myszką. Za szybko dla mnie. Interfejs sterowanie. A nie, tu było. Tłuść myszy. Ja muszę być chyba na minusie. Typ ruchu natomiastowy, realistyczny. Zobaczymy. To jest, że on takie ma dziwne ruchy. Ale wiecie co, chyba nie jest nawet takie złe. Nie wiem, czy nie jest nawet lepsze. Ale myszka to jest za mocna. Jeju. O, no trochę lepiej. Już muszę więcej klikać, żeby ruszyć myszką. Dobra, no mamy. Następnie przycisk, prawy przycisk myszy, by ją odrzucić. W ten sposób możesz odrzucić rzeczy, w których nie chcesz mieć wykrypunku. Teraz podejdź do butelki, ci lewy przycisk, nie, lewy kontrol. I kliknij E. Narzędzia różnią się od innych rzeczy, które możesz podnieść, gdy trzymasz narzędzie i naciśniesz prawy przycisk myszy, schowasz je do ekwipunku. Gdy zrobisz to na innym przedmiocie, kurde, nic za szybko! No rozumiem, ale niektóre przedmioty po prostu możemy schować do ekwipunku, a niektóre możemy po prostu mieć tylko i wyłącznie w ręku. Kapuje, kapuje, kapuje. 229. Chciałem się kawy napić, ale nie mogę. I złapaliśmy Lex Spike'a. Kto robi zapisywanie podczas loadingu? Ja pierdzielę. Potwierdź pozytywny wynik szkolenia. Nie, jest coś nie tak. Ona ma obcego w sobie. A jest tu jeszcze coś? Łaziki, zarządzanie energią. Dobra, nie chcę. Chcę iść sobie już. Dobra, ale pogadajmy z tobą. Serio, masz chyba obcego. Ja, widok nie z tej ziemi. Nasza. Ty wyglądasz, jakbyś była po chemioterapii. I miała perułkę na sobie. Dobra, rozumiem, że musimy iść tu. Czemu nie mogę wyjść tutaj? Ej. Chłopaki, co tam? Elo, ziomelo. Nic? A, mogę tu wyjść. Uwaga, tlen poniżej 15%. No i subes. Jak ściągnąć keł? Nie wiem. Patrzy na ciebie, no fajnie. Patrz dalej. Patrzy na ciebie.
No, coś? Po zejściu na Marsa chcę trochę pozwiedzać. Fajnie. Bardzo mnie intrygujesz tym, chłopie. On da się otworzyć. To są toalety chyba. Tak. Ale nie da się nich wejść. Jezu, ta gra jest za 100 parę złotych. A ja czuję się, jakbym grał w jakąś grę... Nawet nie wiem. Nawet nie wiem. Nie wiem, czy to nie będzie jednostrzałowiec tylko i wyłącznie. Znaczy, ja nie wątpię, że ta gra jest fajnie zrobiona. Wyniesiona kostka Rubika. Tablet. I tablet podniosłem. Komuś zajebałem tablet. Komuś zajebałem tablet. Zdaję, że tu nic... O, jest jakiś Don Juan. Siema. Alert. Bad physical condition. Pressure drop detected. Helmet. Leak detected. Chyba nieszczelność hełmu mnie uratowała. O Jezu. Jak zdjąć skafander? Zaraz, escape. Już, szybko. Ja pierdzielę. Octowizor, geotechnologii, budowanie, ekwipunek. Ej, no tu nie ma. Nie ma tutaj jak ściągnąć skafander. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Tu jest coś? Nie. Rzucanie skan, użyj E, bieg, tablet, latarka, anuluj. Zmiana kamery. Nie wiem, gdzie tu jest. F1 pomoc. Tu nie ma czegoś takiego jak ściągnij skafander. Ściągnij hełm. Ja pierdzielę. Gracz. Załóż, zajmij hełm. Nie ma. Oczywiście, że tak. Damy sobie na kresce. Nie mogę. Mogę. 5 gra, kurwa. I patrzcie, już nawet się nie dusimy. Ja pierdzielę. No, nie, no to jest po prostu śmiech. I możemy zacząć zwiedzać ponownie. Po prostu ta gra tutaj odwaliła, to jest komedia. I ten soundtrack, jakbyśmy, nie wiem, walczyli z obcym. Książka. A Lone Beacon. Latarka. Tę zabrałem, nie wiem po co. Jezu, czy ja mogę wyłączyć ten dźwięk? Nic nie ma. To jest po prostu coś niemożliwego. Base Infinity. Amazing construction of the world. Wow, o, dźwięk chyba się skończył. You probably want to go down to the base. Zapewne chcesz zejść do bazy. Tak, właśnie udało mi się ukończyć wymagane szkolenia. Potrzebuję tylko twojego potwierdzenia i mogę stąd wyjść. Dobra, pierwsze. Wystarczy, że udasz się tą drogą. Wysłałem na twój tablet miejsce, gdzie powinieneś się zgłosić. Powinieneś zameldować się u gubernatora tej bazy. Ja już pójdę. Zaraz, jeszcze jedno. Proszę BHP, każe mi wam przypominać, że w tablecie macie info o parametrach kombinezonu i jego peryferiach. Możesz tam nimi zarządzać, wymieniać butle z wodą i tlenem, odpinać hełm i takie tam. Wszystko robisz z pomocą touchscreena w tablecie. No i pamiętaj, żeby nie wychodzić z bazy bez hełmu. Czekajcie, możesz tam... info o parametrach kombinezonu i jego peryferiach. Nowa wiadomość, no właśnie, ale czekajcie. Gdzie to niby jest? Ekwipunek? O2, butle z tlenem.
Rozumiem, że to odpinamy. A ja nie mam hełmu teraz chyba. Uszkodzony hełm. Uszkodzony hełm skafandra kosmicznego nieszczelny, nie należy używać. No to jak ja mam teraz wyjść, powiedzcie wy mi? Bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Roboty nie, wiedza, znalezione tablety, wiedza, to nie to. Konstrukcje też nie. No ale ostrzeżenie o niskim poziomie tlenu. No jak to? A, bo to jest zerówka. No to mam problem. Daleko to jest? 20 metrów. No niby nie jest daleko, no ale ja nie mam tlenu. Ja nie mam tlenu. Gra nas chyba w chuja zrobiła totalnie. Na mnie już pora. No na mnie też by się przydała, ale nie mogę tego zrobić. No nie wiem, naprawdę. No to chyba po prostu sobie polecimy na sprincie. I tyle. Odłącz. No tego się nie da. Hełm uszczelniony. Aha, bo to jest dopiero winda pewnie. Czy śluza? Bierze winda. Nie no, my umrzemy na 100%, ale... Ale to jest trudno się mówi. No dawaj, dawaj, dawaj. Jesteśmy na Marsie. Otoczenie nie ma tlenu. Dobra, no przynajmniej to, szybko jak młych ściągamy. Chyba to jest tlen. Podek ciśnienia? To. Dobra, skafander pod ciśnieniem. On jest chyba dobry. Lobby, ekwipunek. Tak, ten uszkodzony możemy sobie wyrzucić. O tyle dobrze, że ten rozwalony możemy wywalić. Czemu mi się to przełącza na trzecią osobę, to ja nie wiem. Butla z tlenem. Butla z tlenem, butla z tlenem. Tamte pusty sobie wywalimy. Rozumiem, że ich i tak już nie założymy. No. Hełm. Jakieś plecaki, buty. Kombinezony. Ale to pierdolnik zrobiliśmy. Nowy elektronik, tak? Witaj w bazie Alfa. Ja jestem gubernatorem tego cudu ambicji i twoim szefem przez cały turnus. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to oszczędź mi pytań i porozmawiaj zajrzyj do swojego tabletu. Za tobą długi lot, więc dziś wyjątkowo damy sobie spokój z pracą. Niech doktor jeszcze rzuci okiem na twoje parametry, a potem idź odpocząć w swoim pokoju. To wszystko. Okej. Okay. Tylko żeby teraz nie było tak, że my sobie wyjdziemy na zewnątrz. Doktor Hannah Lan, opiekun medyczny załogi Alpha Base. Zgodnie z procedurami przylotu muszę dokonać odczytu i oceny twojego stanu zdrowia. Czytu? Odczytu danych z twojego tabletu. Skafander przysyła do niego pomiar wszystkich parametrów życiowych. Pobiera dane na swoje urządzenie. Widzę, że na tę chwilę wszystko jest w porządku, poza tym, że powinieneś odpocząć. Nawet porządny fotel nie jest tak wygodny jak łóżko. Zawsze kiedy zechcesz w pełni zagenerować siły, skorzystaj z łóżka w swojej kapsule mieszkalnej. I ściągaj hełm, gdy jesteś w pomieszczeniach pełnych tlenu. Staraj się oszczędzać ten z butli skafandra.
Dział techniczny miał zaktualizować sterowanie zaworami skafandrów, aby tlen był pobierany automatycznie bez konieczności zajmowania hełmu. Jednak czasem dochodziło do nieprzyjemnych awarii i Zentera wstrzymała to do odwołania. Także pamiętaj, ściągaj hełm, jak jesteś w pomieszczeniu z tlenem. Dobra, możesz iść. Zajrzyj do mojego gabinetu, kiedy się wyśpisz. Skontroluję twoje parametry ponownie. Wydaje mi się, że po prostu programiści coś popierdolili. I coś im nie wyszło. Tak dziwnie to chodzi. Tutaj? Zadbaj o siebie. Woda uzupełniona, napij się wody. Wow, mogę skorzystać. Klapki nie odpiąłeś. Będzie nawalony w gacie. Już? A on to naprawdę robi. Wodę spuść. Zakręcone. Wodę trzeba oszczędzać na tym klimacie. Siema. Ej, co ty tutaj robisz? Szukam swojego pokoju, dopiero co przyleciałem. A, rozumiem. Wybacz, nie lubię, jak ktoś wchodzi do mojego pokoju. Jeśli się nie mylę, to pokój obok jest wolny. A teraz proszę, wyjdź. Mogę ci zająć chwilę? Mam parę pytań. Nie, jestem zajęty. Jasne, już idę. Przecież prosiłem wyjść, ale ja tylko... Serio, ta gra jest zbugowana. Taron. Idź spać. No, ja nic nie klikałem, naprawdę. Nic, zero. Gra sobie sama wybrała, do kiedy chyba mam spać. Nie wiem. Koleś śpi z otwartymi oczyma. Ostrzeżenie. Wiadomość przychodząca. Zapisywanie w takich momentach. Oj. Spodziewany znaczy spadek temperatury w ciągu jednej godziny. Pozbądź się odpadków, co? A, w sensie, dobra, wiem. Ej, poczekajcie. Jakich odpadków? Bateria. Odpadki są gdzie? Tablet to jest odpadek? Dobra. Jesteś nowy w bazie i możesz tego jeszcze nie wiedzieć. Odpadki organiczne możesz przerobić w szklarni. Znajduje się tam kompostownik, do którego możesz rzucić odpadki wytworzone w kapsule Arctur. Jeśli napotkasz jakieś problemy, powinienem być w szklarni. Korzystaj z WC, weź odpadki. I co, możemy sobie korzystać z WC? Zbiornik jest pełny. Jak ja mam wziąć odpadki? A, tu! Tutaj. Oczywiście standardowo cięcie. Standardowo cięcie. Dobra, tutaj mogę mieć chyba odpadki, tak? Wow! Ale już teraz tabu chyba nie mogę włączyć, czy mogę? Użyj odpadki do kompostownika. Nie jest możliwe wyrzucenie przedmiotu. Tutaj co? Ale włożyło nam do tego. Zbiornik na odpady. Dobra. Wyrównywanie ciśnienia. Nie wiem teraz, czy... Na szczęście nie. Dobra, bo myślałem, że tutaj już jest wyjście na zewnątrz, ale chyba nie. No powiem osobiście, że jakoś mi ta gra nie podchodzi. Jakoś mi nie podchodzi, nie wiem czemu.
Kompostownik, recykling. Bierz warzywa, wiadomości. Zanim zaczniesz ci cokolwiek robić, lepiej żebyś pozyskał z naszych hodowli odpowiednie składniki odżywcze. Zbierz pomidory w szklarni, zbierz kukurydzę w szklarni. I optymalizacja chyba też kuleje lekko. Mam zajebie wszystko. Można, można. Będzie głód na Marsie. Ja będę miał wszystko. Ziemniaczki też. Dobra. Wiadomości. Zapraszam do gabinetu. Mam nadzieję, że pierwsza noc i dzień pracy na Marsie minęły gładko. Sporo osób nie jest w stanie przyzwyczaić się do tutejszego środowiska. Jak tylko wstaniesz, zapraszam do gabinetu na kolejną kontrolę. Nie znasz jeszcze bazy, dlatego też przesyłam instrukcję, jak do mnie trafić. Porozmawiaj z gubernatorem, porozmawiaj z doktor. Z doktor, dobra. Porozmawiamy. Wiecie, tutaj nie jest wyjście? Nie, tutaj nie ma wyjścia. O, tu jeszcze coś jest. Roślina pomidor, aha, to była roślinka. Ja chyba nawet wziąłem, prawda? Tak, roślina pomidor. Roślina ziemniak. Ups. Boże. Tego nie możemy. Dobra, trochę żarcia tam mamy. Notarka, kostka, rubika, to możemy wyrzucić. No i śmietnika narobiliśmy. Dobra, tu już chyba na wprost jeszcze jest. A skan? Jak działa skan? No, jeszcze nie możemy. Wow. No ładnie tutaj jest, nie powiem, że nie. Aczkolwiek jest naćkane wszystko. Luza. Możemy użyć? Nie możemy użyć. Dobra, to jest tu chyba, tak? Pani doktor. Wyglądasz zdecydowanie lepiej. Nie będę cię badać, to był jedynie pretekst. Cieszę się, że jesteś, bo chciałam z tobą o czymś porozmawiać. Zapewne wiesz o marsjańskim bingo. Nie wiem, co to jest. Taka tutejsza tradycja. Zabawa, która miała na celu poprawić samopoczucie kolonistów. Długotrwałe przebywanie w naszych specyficznych warunkach dość mocno obciąża psychikę. Nie, nie chodzi o szczególną troskę o zdrowie pracowników. Korporacja zabezpiecza się jedynie przed spadkiem wydajności pracy. Wymyśliłam więc tą grę, by poprawić ludziom nastrój i rozproszyć nieco ciemne chmury nad ich głowami. Gra integrowała nowe osoby, jak i tych przebywających na stacji dłużej. W okazji pomagała wdrożyć się we wszystkie procedury i zapoznać ze strukturami. Polegała na wykonywaniu bardzo prostych zadań. Jednak z czasem marsjańskie bingo zaczęło wymykać się spod mojej kontroli. Które powiedziawszy na początku, czytałem marsjańskie bongo. To można myśli. Cóż, przestało być bezpieczne. Uczestnicy szybko się znudzili i zaczęli wymyślić nowe zasady, które balansowały na granicy zdrowego rozsądku, a czasem zupełnie się z nimi rozmijały. Jestem za to odpowiedzialna, dlatego chciałem cię uprzedzić, nim wplączysz się w coś głupiego. Co to za zadania? Nie wiem dokładnie. Widzę jedynie fizyczne efekty tych zabaw i nie zawsze jestem w stanie naprawić ich skutki. Obawiam się, że znowu wymyśli coś głupiego. Z moich zapasów zginęło kilka rzeczy. Co ci zginęło? Kilka ampułek silnych antydepresantów wraz z lekami łagodzącymi efekty mgły kosmicznej. Wszystko spakowane razem. Podejrzewam, że po zaliczeniu celu bingo i tak by mi to zwrócono, ale nie wiadomo, kiedy mogło się przydać. Mogę pomóc ci je znaleźć. Dziękuję. Niestety nie mam pojęcia, kto i kiedy mógł to zrobić. Gabinet jest zamknięty, kiedy mnie nikt nie ma.
Zajmę się tym. Dobrze. Wróć, jeśli będziesz potrzebować mojej pomocy i proszę, nie zrób niczego głupiego. Ja? To tyle na teraz. Udaj się do pokoju gubernatora. Powinien mieć dla ciebie listę zadań do zrobienia na teraz. Rozumiem. Oj, definitywnie to będzie chyba tylko jeden odcinek z tego. Skoro ta gra ma takie długie i beznadziejne wprowadzenie, chyba nie jest to gra dla mnie, naprawdę. Ciężko mi się gra w tą grę. Widzę wiele rzeczy, które są zrobione beznadziejnie. Począwszy od optymalizacji. Porozmawiaj. Żywię nadzieję, że odpoczynek był udany. Przez najbliższe dni nie będzie okazji na leniuchowanie. Twój poprzednik zrobił ci masę roboty. Że się ponad 5 miesięcy lotu już mnie wynudziło. Zostawił? Zostawił. Twój poprzednik miał wypadek. Złamał rękę i przez ponad 2 miesiące nie mógł w pełni wykonywać swoich obowiązków. Teraz przygotowuje się do powrotu na ziemię. Czeka cię tu nie lada wyzwanie. Nie boję się wyzwań. Dobrze się składa. Jak mówiłem, roboty jest w bród. Prześlę ci wszystkie najpilniejsze zadania na tablet. Po ich wykonywaniu otrzymasz następne. Wiem, że masz teraz ogromną ochotę na zwiedzanie bazy, ale połącz to z pracą. Czekaliśmy na specjalistę zbyt długo. Od czego mam zacząć? No a to już według woli. Wszystko z tej listy jest priorytetowe. Nie trać zbyt dużo czasu na głupoty i nie złam sobie ręki podczas wygłupów jak ten poprzedni. Zanim pójdziesz wykonywać zadania, upewnij się, że weźmiesz ze sobą bezpiecznik. No, na razie to tyle. To jest bezpiecznik, tak? I wkrętarkę mi się przydało. Wiadomości. Najpierw obowiązki. Masz tu komplet zadań. Zacznij od bezpieczników. Po prostu wymień spalony bezpiecznik na ten, który powinien być w twoim ekwipunku. Druga sprawa, ktoś naprawiał pochłaniacz i zrobił tak nieumiejętnie, że po uruchomieniu to ustrojstwo wybuchnie. Naprawa tego to twoja działka. Po prostu przestawiaj dźwignię i pilnuj, żeby temperatura na wyświetlaczu nie wynosiła więcej niż 100 stopni Celsjusza. I jeszcze jedno. Jak już skończysz bawić się dźwigniami, to pamiętaj, żeby uruchomić maszynę. No okej, ale nie wiem, czy to jeszcze zrobimy teraz. Naprawdę, jeżeli chodzi o optymalizację spadaka. Ja nie czuję tutaj stabilnych 60. Dobra. Rozumiem, że tu już wychodzimy. Ale ja mam przecież przycisk do dokładania. Tak, to ten? Tak. Nie mówcie, że jednak nie. Ja w ogóle mam jakiś tlen? Mam O2. A da się H2 o tym stawić? Nie da się. No dobra. Rozumiem, że tu jest bezpiecznik. No patrzcie, tu już jest spadek FPS-ów. Otwórz. Temperatura 144. 115. Aha. Ale tej nie musimy dotykać, dobra. Powyżej 100. Start. No i co, działa? Działa. Dobra. No to mówię, ambitne to nie było. Ambitne to nie było. Szczerze powiedziawszy, gdybym mógł, to bym raczej chyba bym tego odcinka nie wrzucał. Zrobić. Trochę nie rozumiem, ale okej.
górę. W bok? What? Powiedz mi, że wziąłem te bezpieczniki, ja pierdzielę. Żadnej instrukcji nie ma, prawda? O Jezu, przepraszam za te telefony. Kurwa, nie wiem, jak tak to się... Nikt nie odzywał. Oj. Włączony, no to musi być włączony w takim razie, nie? No, wiadomość, okej. Nie kapuję, co zrobiłem, ale... git. Nacinę ekranie napełnić butle. Aha, i teraz musimy specjalnie dymać tam, gdzie zrobiliśmy. Było tu. Brak butli napełnienia. No, klikam. Nic. No, kliknąłem przycisk na 10 butle. Boże, jaka to jest zbugowana gra. Muszę to zużyć, naprawdę. Bezpiecznik to możemy wyrzucić. Nie wiem, założę to. Pochodzę chwilę. No ale to jest beznadziejnie zrobione, serio. Ło, i patrzcie, i tu jest po prostu boost FPS-ów, a jest więcej rzeczy. Bez sensu. Bez sensu. To jest. Ekwipunek gracza, inwentarz lodówki. Ja już trochę zużyłem. Dupa, nie zużyłem. Podziel? Wow. Ciągaj to szybko. Wiadomości. Mam nadzieję, że zlecone zadania zostały wypełnione bez problemu. Nie masz jeszcze dzisiejszego przydziału tlenu, no tablet wysyłam koordynaty pochłaniacza, z którego musisz korzystać. Musisz nacisnąć na jego ekranie przycisk, który napełni twoją butlę. Weź napełnioną tlenem butlę. Sobie sam już to wziąłem. Załóż napełnioną butlę. Okej. Okay. Udaj się do kantyny, aby zjeść posiłek. Rozumiem, że to jest tu. No i co? To. Czekaj. A co ja zrobiłem w sumie? Nie wiem, co ja zrobiłem. Nie wiem, co ja zrobiłem, serio. Jestem wykrył, że masz przy sobie warzywa przeznaczone na posiłek. Możesz je przerobić w kantynie. Stoi tam maszyna do przetwarzania jedzenia. Przerób zebrane warzywa na jedzenie. Weź jedzenie z komory maszyny. MRE. Incoming message.
Zjedz paczkę żywności. Dobra, ale to mam tak po prostu zjeść? Weź płytkę. Dotarło do mnie zgłoszenie, że spot nie działa. Przesyłam koordynaty, to wszystko co możesz, żeby go naprawić. Weź płytkę. Jaką płytkę? Masa tych tekstów, które są niepotrzebne moim zdaniem, typu wyrównywanie ciśnienia, etc. Jest po prostu zbędne. Wiem, że to miało robić klimat, ale no to zapalanie automatyczne światła to też jest coś zbędnego. To jest coś zbędnego. Mam nadzieję, że wyjdziemy już na zewnątrz. Czemu to zmienia na widok TTP? No, chcę wyjść. No, jak to? Naprawdę, gro? Ja nie wiem, jak ja tam mam dojść. To mi się nie chce otworzyć. Tędy? Żenie o braku snu. A ile ty dopiero chodzisz? Ja pierdzielę. Jaka to jest różnica? Zamknięte. Wow. Włóż płytkę elektroniczną w dłoń i zamontuj ją w korpusie Spotiego. Jest Spoty. Where is Spoty? Tam jest Spoty. 120 metrów. No ja pierdolę. Dobra, moi drodzy. Ja na tym kończę. To nie jest gra dla mnie. Chciałem wam pokazać jak najwięcej, no ale niestety nie udało się. Tak czy inaczej pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.